Witam ponownie. Urodził się taki temat, że już kiedyś na jakimś filmie, zdaje się, z kolegą Damianem Lisowskim były pokazane takie krople. Nie wiem, czy to akurat była ta firma. To jest akurat Verselaga Forma Drops. Nazwa może trochę mylna. To są generalnie krople do oczu. Ja bym to powiedział, że to jest atrament. Może to jest tam, czy jest podana na etykiecie, tam w opakowaniu substancja. Generalnie to jest teoretycznie jeden składnik. Jakie to ma zadanie? W teorii oczywiście. Dajemy krople na oko jedno drugie. Przez oko ta kropla się wchłania i teoretycznie, jeżeli drożne są kanaliki łzowe i tam z drogami oddechowymi jest ok, to w gardle za chwilę widać ten atrament. Chciałem z czystej ciekawości sprawdzić, jak to działa. Gdzieś to później kiedyś pokazywali na filmiku ze sklepu tam dla hodowców, że to mają. Nabyłem sobie to. Stało i czekało. Aż do dzisiaj. I będziemy sobie testować. Normalnie kiedyś dawałem krople do oczu z Rinfrida. To się Avisan nazywało. To się nazywało Avisan. Przy okazji sobie sprawdzimy, jak tam odrosty. Jakieś ewentualne. I zobaczymy, czy w ogóle któreś te gołębie mają te nozdrza, czy tam drogi oddechowe czyste. Pewnie na filmie nie będzie widać, jak to wynika, chociaż spróbujemy zrobić i takie ujęcie, żeby było to widać. Ja sobie spojrzę do światła. Pyk, kropelka. Chwilę trzeba odczekać. I faktycznie kropelka się w oko wchłania. Kropelka się w oko wchłania, jedno oczko. Drugie oczko. Drugie oczko. I zaglądamy do dziubulka. No i widać, że w tym przypadku fiolet się pojawił, czyli teoretycznie drogi oddechowe są drożne. Przy okazji samiszki sobie pozamykałem w półkach, tak żeby je sobie tutaj bezpiecznie wyjąć, włożyć do półki z powrotem, żeby mi nie zeszły z jajek. I cóż, jeszcze patent ze śniadaniówkami się sprawdza. Też w sumie nie powiedziałem o tym na filmie. Jest tutaj ten czerwony jeden, który jest przez jastrzębia poturbowany z gołębnika lotowego. Natomiast no, generalnie starałem się to robić tak, że najpierw wypuszczałem śniadaniówki. Najpierw wypuszczałem śniadaniówki, a dopiero za jakieś pół godziny do godziny, jeżeli była taka możliwość, to albo ja, albo małżowina wypuszczała gołębie lotowe. Ewentualnie, jak nie było możliwości, to wypuszczałem rano śniadaniówki. Latały sobie cały dzień. Bury je tu ganiał, robił sobie z nimi, co chciał. No a tu jest na przykład gołąb, gdzie ta kropla na tym oku dużo dłużej była. Jakby wolniej się wchłaniała. No i generalnie te śniadaniówki sobie latały i tak przez ten, powiedzmy, okres półtora tygodnia w śniadaniówkach jest minus 3, czyli gdzieś tam ten jastrząb jeszcze sobie z tymi późniakami kiedy niekiedy radzi, chociaż czasami, no ale nie zawsze. Nie wiem, czy to będzie, jakby to
pokazać. Widzicie tam atramencik? Postaram się jeszcze na jakimś innym gołębiu, przerzucę obraz na drugą stronę i pokazać. Niby się wchłaniało wolniej, ale gardło jest, czyli jakby to powiedzieć, te drogi oddechowe, które u mnie nie tak długo były gołębie zamknięte, bo powiedzmy od listopada gdzieś tam połowy, listopad, grudzień, czyli gdzieś 2 miesiące tylko, bo jednak trochę latały. No i początkiem stycznia, sam końcem grudnia znowu zacząłem wypuszczać, więc no coś nie coś odpadło, wiadoma sprawa, ale rozlatują się w swoim tempie, który chce to wylatuje, który nie chce nie wylatuje. Czasami przejdę, tak jak nie było jajek jeszcze, to przeszedłem sobie przez gołębnik, delikatnie je skłoniłem do wyjścia. O, chowaj się. Delikatnie je skłoniłem do wyjścia i temat był jakby załatwiony. Tu jest pstra, akurat ona już decyzja zapadła, to jest ta samica z 20 roku, która ma potrzaskany mostek straszliwie i ona tylko przy lotach jakiś tam z wiatrem przylatywała znośnie. Przy cięższych lotach to tak raczej wieczorem albo drugi dzień rano, no ale ja tam akurat ją usprawiedliwiam, no bo mostek. Niemniej jednak przylatywała, a że ma samczyka, tego, który tu kiedyś był trzeci w sekcji, teraz 2-letniego i on się fajnie dość zapowiada, więc będzie miała, o, wyrzuciła mi jajko, będzie miał ten samczyk partnerkę na stałe w domu. To jest jeden taki gołąb, który zostanie, i zostanie samica z 14 roku. Ona też przy jakichś tam lotach z wiatrem potrafiła, czy dziwnych lotach frontowych potrafiła gdzieś tam usiąść, jakiś pojedynczy konkurs nawet zrobić czasem, ale raz jest już stara, dwa, że też ona akurat była z tym czerwonym, którego tutaj kiedyś z lotowego gołębnika jastrząb zjadł, i raz, że była stara, dwa, że ten samiec też teraz 2-letni, w sumie u mnie najlepszy gołąbek na gołębniku, i też fioletowo w dzióbku, więc jest nieźle. Najlepszy gołąbek na gołębniku, więc zostanie partnerka w domu. No i tu jeszcze któryś tam późny jest. Ten samczyk jeden właśnie czerwony wrzucony. Zresztą nie późny, on jest późny, ale z roku 2.1. I jest późny wrzucony jeden samczyk, bo tutaj też akurat było więcej samic zostało. Ale i tak jeszcze tutaj jedna samiczka jest luźna. Ale może jeszcze coś jaszcząber zeźrę, to się paruje. Trwa to dłużej trochę niż rozitolem, no ale nie kichają. Na razie nie prychają. Swoją robotę robi. Także zobaczymy. Takie pogaduchy dzisiaj właściwie wszystkim i o niczym, ale czasem też jest to potrzebne, może i teraz spróbujemy odwrócić
naprawdę. Myślę, że też akurat filmik z tymi kroplami to zapodam gdzieś do jakichś fachowców, w sensie podlinkuję albo zapytam. Ktoś, kto używał tych kropli i mógłby o nich coś więcej powiedzieć, byłbym bardzo wdzięczny, bo na przykład zastanawiam się, czy w sezonie lotowym gdzieś tam ze dwa razy w sezonie na przykład tak nie przekropić tych oczu. Ja mam mało gołębi, więc stosunkowo mało, przynajmniej lotowych, więc jestem ciekaw, jaki to by miało wpływ, czy to tylko i wyłącznie, o, tu jest pięknie widać, czy to tylko i wyłącznie, patrzcie jak fioletowo, tylko i wyłącznie sprawdza drożność, czy też czyści ten nos, i jaki ma to wpływ ich zdaniem. Ewentualnie jeszcze takie pytanie, czy jest jakiś tańszy zamiennik, bo flaszka tego, tu jest tam, nawet nie wiem ile tu jest, pewnie 15 ml jest w tym. Kosztowało to w granicach 6 dych. Ale jakby był, więc ten jest błękit metylowy czy coś takiego, jakby była opcja, alternatywny środek, na przykład akwarystyczny czy coś takiego za 10 zł, to po co przepłacać? Ale nie wiem, czy to jest taka możliwość. Wiecie, też zastanawiam się trochę, czy na przykład rano pół gołębnika nie znajdę zdechniętego. No ale chyba skoro to sprzedają, to nie ma się co bardzo bać. Myślę, że jak teraz się już troszkę robi dzień dłuższy, gołębie siedzą na jajkach, to będę próbował na głodnego zacząć za jakiś czas, może jeszcze nie teraz, ale no gdzieś jeszcze z tydzień, może półtora, zacząć wypuszczać już z zamkniętą klapą na chwilę samce, wydłużając czas. Oczywiście jeżeli czas pozwoli, no to trochę pasowałoby ich przypilnować, bo tutaj jastrząb myślę, że zrobi jeszcze jakąś krzywdę nam. Ale właśnie wypuszczać samce po południu, być może by się udało wypuszczać samice, tak żeby zacząć je uczyć regularności jakiejś. Przypomnieć im regularność w masie. Nie są ani, myślę, za ciężkie, ani za lekkie. Raczej chudsze niż grubsze. Generalnie nie są tłuste. Przynajmniej większość nie jest tłusta. Niektóre tam jeszcze trochę tłuste są. Łuska na piersiach niestety jest. Ale to jeszcze nie pora, żeby było tip-top, myślę. Aczkolwiek mogę się mylić. Mogę się mylić. No, pomalutku kolor podciąga. Jak samiczką zakropię, to przejdę sobie do tego przedziału obok i będę odłapywał samce i przekładał. Jakoś specjalnie nie będę ciął tego filmu, żeby sobie oszczędzić też roboty. Na pewno to, czego z jednej strony tutaj mi brakuje, to czas.
na spokojnie tutaj tym gołębiom poświęcić w takim sensie. O, ale są też gołębie, które mają cycki, chociaż niby z tym, to z łuską, ale już takie w miarę różowe i w miarę pełne, fajne, więc może to jest kwestia po prostu też samych gołębi, że jedne będą miały bardziej łuskowatą tą pierś, a te bardziej cycate będą miały te piersi ładniejsze, ten mięsień bardziej odżywiony. I właśnie. Zobaczymy, jak to się potoczy wszystko. Bardzo jestem ciekaw waszego zdania. Co sądzicie? Czy to, co robimy, czy tam, co robię, żona to tak naprawdę tylko statysta jest na razie, nie? Będzie ciepło, zacznie wychodzić, odgraża się, że będzie skrobać w gołębniku. Moja koleżanka, pozdrawiamy Patkę, powiedziała, że to bardzo stresowujące zajęcie jest. Więc kto wie, może będzie pomoc w skrobaniu. Właśnie jestem bardzo ciekaw waszego zdania, czy to, co robimy, to będzie miało jakiś większy sens, czy jednak może nie. I jak myślicie? Jak myślicie, co się zmieniło na plus w tej hodowli? Albo co się zmieniło na minus? Albo co się nie zmieniło, a powinno się zmienić? Stali oglądający, a są tacy, co bardzo mnie cieszy skądinąd. Czy na przykład coś mogą skorzystać z tych filmów, czy raczej oglądają je, bo po prostu lubią oglądać filmy o gołębiach, a że wybór jest jaki jest, gdzieś tam ten kanał się na YouTubach pojawia i po prostu od niechcenia tu zaglądają, czy może jednak coś tam sobie wynieśli stąd. I czy na przykład nie nudzi ich taka forma, a nie inna, czyli cotygodniowa, czasem gadania o wszystkim i o niczym. Czy właśnie woleliby bardziej tematyczne filmy, o ile ja mogę w jakikolwiek kompetentny sposób na jakiś temat się wypowiedzieć. Ja osobiście powiem wam, że te cotygodniowe filmy lubię z tego tytułu, że mi to też wprowadza jakiś porządek trochę w dzień, znaczy w dzień, w weekend. Rano jak wychodzę do gołębi, to sobie coś tam nagram, a po jakichś dwóch czy trzech tygodniach sobie odtworzę, popatrzę i często też jakieś niedopatrzenia, które tak, jak to się mówi, wejdzie się na żywca i coś się robi, to się nie dojrzy, no to na takim filmie na przykład się dojrzy i później jest, o kurczę, ale lipa, nie? Dobra, uwaga, przekręcam ekran i pokażę, jak to wygląda. To się da? A nie, to film się zrobił. To się film zrobił. Dobra, chwila. Chwila. Wrócimy, żeby było tak, jak było. Będziemy próbować coś inaczej pokazać. Teraz tak. Kurczę, nie mam jak tego nagrać wam samemu. Może spróbuję. Jest rzeczony łeb,
gołębia i oko, gdzie kiepsko widać, ale zaraz poprawimy. Puszczam mu kropelkę, pyk. Kropelka na tym oku się, kurczę, nie widać, się wchłonęła, bo się wchłonęła. Teraz przestawimy tutaj, żeby było trochę więcej światła. No, nie szarp się. O, tutaj nawet mu nosem wyszło trochę. Akurat temu jednemu. Op. O, ale... Zobaczcie. Fioletowo. Mówię, nie wiem, czy to widać. Postaram się to może z żoną trochę nagrać raz. Fioletowo się w gardziołku robi. No i chyba jest git. Także trochę przydługo. Już się naklepało 20 minut. Będzie się to wstawiać tygodnie na YouTube'a. Ale nic to. Także zachęcam. Jeżeli ktoś wytrwał do końca tych smentów, gratuluję i dziękuję bardzo. Zachęcam do podzielenia się swoją opinią. Jeżeli Wam się w jakiś sposób podoba, to dajcie łapkę, skomentujcie. Jak nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie. Czy też podrzućcie linka dalej. A nóż widelec, ktoś skorzysta. Jeszcze jeden gołąb, bo przeoczyłem. Nóż widelec, ktoś skorzysta. Ja tam mówię, raczej staram się nie mieć żadnych tajemnic. Chociaż też są patenty, które ktoś mi tam powiedział czy zdradził z dopiskiem, nie przekazywać dalej, więc o tym nie mogę powiedzieć. Ale myślę, że z czasem to po prostu samo wyjdzie. Albo gdzieś ktoś niechcący tam się jorgnie o co kaman. Jak to mówi klasyk, najnowszy na YouTubie. Także powitać i pożegnać. Good fluke.